Cześć, witajcie w Kuźni Mistrzów Gry. Zapraszam na kolejny odcinek przygód Astina, Vigo i Timotiego. Zachęcam też do pozostawiania komentarzy pod filmem. Będę też wdzięczny, jeżeli zostawicie łapkę w górę bądź w dół, w zależności od tego, czy filmik Wam się spodobał, czy nie. A teraz już przejdźmy do samego nagrania. Astin Santiago, As przez tworze. Doświadczony pilot wojskowy, obecnie zakontraktowany przez WY. Średniej wysokości mężczyzna, wyróżniający się zręcznością. Chodzi w unikalnej czarnej skórze, na której widnieją naszywki zespołów metalowych, takich jak Behemoth czy Slipknot. Santiago nosi czarny zarost, zrojący się na wokaliście Sabatonu. Szanuje swoją wolność ponad wszystko. Timothy Rubens Dezlow, 15-letni młodzian o zielonych oczach i czarnych włosach sięgających do ramion, rozczesanych na boki. Mimo tego, że zdaje się być wychudzony, jest stosunkowo silny i szybki. Jest małomówny i zdaje się wszystko kalkulować. W wolnych chwilach bawi się puszczając jojo. W uszach ma charakterystyczne złote kolczyki. Nigdy nie rozstaje się ze swoją bluzą z napisem MIR i parą ulubionych jeansów i trampek. Vigo Kowalski, przez niektórych zwany po prostu V. Pracownik działu badań i rozwoju neurointerfejsów w korporacji Weyland-Yutani, oddział na Marsie. Numer pracowniczy IN27CH642. Na oko około 35 lat, wysoki, z lekką nadwagą. Długie brązowe włosy zebrane w krótki kucyk, widoczne za kola. Na oko wygląda jak zwykły komputerowy nerd, którym zresztą jest. Światełko na dworze przez tą szczelinę wpada. Słychać pierwsze oznaki budzącej się flory, fauna też, lekki wiaterek. Chyba popaduje, bo takie drobne uderzenie drobnych kropel słyszycie, to bardziej mrzawkowate niż taki porządny deszcz. No i to światło słoneczne jest lekko przytłumione, nie jest takie jaskrawo-żółte, tylko faktycznie takie troszeczkę przyszarzałe. No to ja po prostu biorę plecak na plecy. Moim samochodzikiem, bo rozumiem, że przygotowujemy się do drogi i po prostu nie chcę nieść ciała tej kobiety. No, Astin na pewno odbiera kurtkę swoją. Robię smutną minę. Mówię, panie Asie, ale mi ciepło jest w tej kurtce. To dobrze, jest ci ciepło, mi też powinno być ciepło. A to może się pan kocem owinąć. Którego nie mamy. Ale pan jest starszy, a ja jestem schłodzonym dzieckiem, jest mi zimno. Chyba mam gorączkę. Słabo się czuję, panie Asie. Przepraszam, ale naprawdę słabo się czuję. No nie, no nie bądź żyła, nie bądź żyła, daj mu kurtkę ponosić. Słuchajcie, mamy problem, bo w tym stanie ja tej babki na pewno nie dam rady nieść. Więc albo się rozdzielimy i jedni przyprowadzą pomoc, albo jeszcze tu trochę poczekamy, aż ona się obudzi i będzie szła o własnych drogach. No myślę, że najlepiej byłoby poczekać. Jeśli czujemy, że coś nas bierze, to lepiej. To jest bezpieczna strefa. Jak daleko jest do tej kolonii? Lotem miało być 3 minuty. Teraz pewnie będzie dzień bądź dwa drogi. No możemy zostać tylko tyle, na ile zostanie nam zapasów. Może weź ją spróbuj jakoś ocucić. Nie wiem, czy coś takiego ma. Apteczka nie ma z prostych tabletek odpornościowych. Nie, no mówię, żeby się sprzedał liścia. Wyglądasz na takiego, który się nie wstydzi takiej roboty. Patrz na niego, za kotem nie masz. Na tego Marinesa, który będzie bił wszystko? Szczerze powiedziawszy, patrząc na człowieka, który zabiera kurtkę dziecku, sprawia pan takie wrażenie. Dziecko, te, które ma wczepiony jakiś dziw... Ponieważ wszyscy nas z kopalni znakowali. Co pan... Jest pan wojskowym, nie wie pan, że w kopalni znakują ludzi, żeby nie uciekali? Ja jestem wojskowym i dobrze wiem, że androidy są wśród nas. Oczywiście, że androidy są wśród nas i biorę ich wody. Przydałby się nam tu jeden, taki to by szybko powie. Może to pan jest androidem? Pan w ogóle nie wydaje się być zmęczony. Nie wydaje się być zmęczony. Cię. Równie dobrze możemy powiedzieć, że pańska koleżanka jest androidem. I śpi. Czy no, myślę, że przez to, że widziałeś jej rany i że musiałeś się wypalać, widząc to, że krwawi na czerwono, można wywnioskować, że nie jest androidem. Gdzieś z oddali, nienaturalny jak na to środowisko dźwięk, wirnik. Ale gdzieś dalej. Jak się zbliża, już wiecie, jakiś rodzaj statku powietrznego. No wiem.
Słyszycie? No. Skrót. Tak, jak już dostali skrzyneczkę, to już chyba... To już mogą być tylko dobrzy chłopcy, co? Zbliża się. Zbliża się. To ja chcę wyjść zobaczyć, w którą stronę leci. Poczekajcie tutaj, panowie. Zobaczę. Ja jako Astin, no to chcę udać się na to wzgórze. Pod wzgórzem jesteście. Pięciometrowa ściana, więc chcieliście wspiąć na tą pięciometrową ścianę. No to to właśnie Astin by zrobił. Wspiąłby się na tą pięciometrową ścianę. Zakładam, że to jest na sprawność. Tak, i będzie to test na minus jeden, dlatego że ściana, tak jak powiedziałem, jest mokra. Jest śliska, bo pada. I szósteczki nie ma. A mogę to forsować zwykle, co nie zawsze. I dostanę kostkę stresu, więc ja jestem pierwszy rzut jeszcze sforsować. Możesz to sforsować. I jest szósteczka. Dochodzi kostka stresu, wspiąłeś się po tej śliskiej ścianie na górę i jesteś na wysokości około 5 metrów, co nie daje ci jeszcze takiego świetnego widoku, bo te drzewa, tak jak zaznaczałem, po 10-15 metrów one wiszą, to są potężne drzewa, więc generalnie, jeżeli helikopter nad wami przeleci, to będziesz go widział. Ogólnie nie wyszedłem poza tego, poza jakby wysokość korony drzew, tak? 5 metrów nie daje takiej możliwości. To nie, to moje podczas nie wykonać żadnej jeszcze akcji, tylko po prostu czeka, wyczekuję. Dobrze. Helikopter przelatuje gdzieś niedaleko. Słyszysz dźwięk, jak się nasila, ale nie pojawia ci się na horyzoncie. Gdzieś po prawej ręce słyszysz warkot tego... To nie jest helikopter. Teraz rozpoznajesz bardziej tę maszynę. To jest taki rodzaj jakiejś awionetki, która ma tutaj za zadanie po prostu transportować rannych. Ta awionetka jest typowo wojskową maszyną, więc szybko rozpoznajesz, bo na pewno kilka razy słyszałeś. Przeleciała bardzo nisko. Na twoje ucho około 100-150 metrów bardziej na północ niż wy jesteście i odleciała. To powiem ci tak, jeśli ona mnie mija i słyszę, że ona się oddala, to Astin w tym momencie... Wyciąga pistolet. Strzeliłeś, ale helikopter tym swoim odgłosem, jak ciągnął w swoją stronę, tak ciągnął. To wracam. Wy, chłopaki, macie teraz trochę czasu. Słyszycie to wszystko, czyli ten warkot helikoptera, strzał z pistoletu. Nie wiem, Timmy, czy to najlepszy pomysł, ściągać tutaj na siebie jakąkolwiek uwagę. Natomiast powiem szczerze, no, ja nie dociągnę w takim stanie. Tylu kilometrów, ile my musimy tam zrobić. Także jeżeli ty w pewnym momencie nie przeniesiesz tej dziewczyny, to będziemy musieli ją zostawić. Patrzę się na tą dziewczynę. Wujku, a co jeżeli ta kobieta nie dojdzie z nami? No to dlaczego miałaby nie dojść? Bo jest chora i mogłaby umrzeć. Wiesz co, w tej chwili to każdemu z nas oprócz ciebie, jak się patrzy na wejście, czy tam nikt nie stoi, to właśnie dokładnie to nam grozi. Się na to nie pisałem, słuchaj. Ja cię miałem tylko dostarczyć, wiesz co, w to jedno miejsce. Mieliśmy się skontaktować. Jak on się nazywał? Teraz mi kurwa wyleciało z głowy wszystko. W tym momencie padł strzał, żebyście mieli świadomość ominanego czasu. Wujku, jeżeli ją udusisz, to dojdziesz do celu. Ty, słuchaj, spokojnie, poczekamy sobie tutaj jeszcze, może ktoś po nas przyleci. Nie ma co podejmować jakichś takich pochopnych tych. Pomyśl o swoim życiu. Słuchaj, jak będzie nas gonił ten wielki kocur, to niestety, ale panna będzie musiała sama sobie będzie musiała poradzić. Stoczyło się parę kamieni z tej skarpy, już macie świadomość, że Astin zaraz tutaj będzie. Patrzę się wymownie, wzruszam ramionami. A z tym wchodzisz, jesteście znowu w komplecie. Mi się coś nie zgadza, nie? Bo ten program, jaki by nie był, to on raczej nie powodował takich tych, nie? To może być kwestia pewnego wirusa, pamiętasz? No. To jak Astin wchodzi, rozgląda się tego po towarzyszach. Strzelałeś do samolotów? Jest jego taka dość gburowata, gdy dostaje to pytanie od Vigo, patrzy na niego. Tak, bo flar nie mam przy sobie, bo zostawiłem je na statku i wziąłem ich. Bo wolał pan wziąć jakąś skrzynkę, którą i tak nam potem zabrali, przez którą nas szukali, przez którą jesteśmy w tej jaskini i jest nam zimno i jesteśmy chorzy. Ta skrzynka była moim paszportem do udanego urlopu. Czyli pan miał jakieś pieniądze, które komuś pan ukradł, tak?
I to przez pana jesteśmy w tej sytuacji, w której jesteśmy. Jesteś pan gówno, a nie pilot. Jesteśmy zagrożeni życiem. I co teraz, pan wystrzelił w powietrze? I co, może przyjechali dokończyć robotę, bo może nie znaleźli tego, co szukali? Wyciąga pistolet, mierzy na niego. Ej, nie ma co tutaj się tak spokojnie denerwować, unosić. No przecież wiesz, widzisz, że dzieciak jest, kurde, zdenerwowany. Timmy, uspokój się, kurde. Klapiesz za dużo gębą jak ten, jak jesteś zdenerwowany. To nie ja celuję do dziecka, oni wszyscy są tacy. Jakiego dziecka? Ty masz 15 lat. W kopalni też byli tacy jak ty, którzy tylko celowali do ludzi. Którzy zabierali im wszystko, których nie było stać na odrobinę empatii. Kurwa, pan życia i śmierci. Co ci się wydaje, że ty możesz tutaj wszystko? Gdyby nie my, to twoja koleżanka by już nie żyła. Może trochę wdzięczności, jesteśmy w tym wszystkim razem. A z twojej strony, Asie, cały czas padają w naszą stronę jakieś podejrzenia, jakieś różne rzeczy. W ogóle, co wal się ty i ta cała twoja latająca maszyna? Gdybyś był takim asem, to żadna z rakiet by nas nie trafiła, byś nas dostarczył bezpiecznie. Wiesz co? Wychodzę stąd i wychodzę z jaskini, taki wiesz. Timmy. To Asin, proszę, ja cię przepuszczam, to nie totalnie im. Tak jak taki wkurzony nastolatek, opieram się po prostu o ścianę. Jak młody wyszedł, to ja patrzę na Vigo. Tak jak mówię, no, przelecieli nisko, poszukali nas. Pewnie byli z kolonii. Niestety, flarni, masz flarę, może mówi coś tam, że jesteś naukowcem, coś tam miałeś robić, może umiesz zrobić flarę z tego, co mamy. W sumie, to najlepsze, co zrobiłeś, to co mogłeś, to zrobiłeś, natomiast coraz mniej mam wrażenie, że to dobry pomysł. Dlaczego ktoś miałby lecieć nam na pomoc, skoro wrak jest jakieś parę kilometrów stąd? Polecieliby po prostu w stronę źródła dymu. No może max 1,5 kilometra jesteśmy od tego wraku. Po prostu mieliśmy tam się dostać, pewnie słyszeli. Nie dolecieliśmy, zrobili rekonesans, zauważyli wrak, czy coś nas trąciło, więc szukają ocalałych. To akurat jest dla mnie sensowne. Ale jak oni mieliby zobaczyć z powietrza, że nas tam nie ma? Powiem ci tak, no widzieli zniszczony wrak. Może tego, może po prostu szukali ocalałych. Wracam do jaskini, mijam asa bez słowa, po prostu siadam sobie tam gdzieś przy tym ognisku, bo rozumiem, że jeszcze się chociaż trochę tli i chcę się trochę jeszcze udawać, że się ogrzewam. Szansa jeszcze jest taka, że będą przelatywać jeszcze jutro. Możemy pójść tam, gdzie jest tego, tam gdzie jest wrak i zrobić jakieś ognisko, że jesteśmy ocaleni, szukajcie nas tu i tu. Wiesz, po prostu zrobić ślady, żeby nas znaleźli. Jeśli nas szukają, trzeba znać, gdzie jesteśmy. Zawsze możemy rozpalić wielkie ognisko tutaj na górze. Obecnie pada, ale możemy uzbierać, spróbować zrobić to wielkie ognisko. Będzie znak. No, przelecieli teraz raz. Mogą jeszcze spróbować raz przelecieć. Wątpię, żeby przerwano... Słuchaj, zróbmy tak. Do bazy jest, nie wiem, na oko jakieś 10 kilometrów. I tak musimy tutaj jeszcze jeden dzień zostać. Jak będą nas dalej szukać, to spróbujemy zobaczyć, co mają w zanadrzu i co chcą i dopiero wtedy się ewentualnie ujawnimy. Jeżeli nie, dojdźmy tam u własnych nogach. Czy ja się zgodzę, tylko no, nie czuję się zbyt świeżo. Dlatego musimy poczekać jeszcze jeden dzień. Myślisz, że właśnie ja bym rozumiał tak, że nie ma co marnować dnia, bo im szybciej nas złapie przeziębienie, tym będziemy mieć mniej sił, więc nasza podróż będzie coraz trudniejsza. Jak bardzo jesteś przekonany, że wszyscy ci, którzy spotkają, będą naszymi, kurde, przyjaciółmi, którzy chcą ocalić nasze nędzne żywoty? Ktoś w ogóle wiedział, że ty tutaj przylecisz? Może tamci, którzy zabrali nam tą skrzynkę, po prostu wysłali następny oddział, który ma się pozbyć świadków przejęcia tej sprawy. Nie wiem, co było w tej skrzynce, nie interesuje mnie to tak naprawdę. W każdym razie powiem ci szczerze, że ja bym raczej tutaj nie ufał ludziom tak na pierwszy rzut oka. Gdyby mieli rozkaz nas wyeliminować, by to zrobili od razu. By nami nawet nie potraktowali, nie oddaliby nam zapasów wody i maczety. Tylko by nas potem rozstrzelali, bo mieli nas na muszce. Może potraktowali nas jako przynętę na tego kotka, który tam sobie chodzi i poluje. Myśmy mieli zakrwawioną laskę ze sobą. Oni bali się tego kota i z drugiej strony może stwierdzili, że nas wypuszczą
i ten kotek nas rozszarpie. Więc ogólnie, jeśli ci ludzie, którzy latają teraz, mają złe zamiary, to nie jestem w stanie ci obiecać, że nie mają dobrych zamiarów, tylko to jest nasz jedyny ratunek natychmiastowy. Możemy iść przez dżunglę, ale to nie mamy skrzynki, więc w tym momencie możemy we dwójkę nieść tą kobietę, możemy zrobić jakieś prowizoryczne nosze i postarać się ją przenosić. To nie jest problem, to jest nas trójka, tak? Może niech ten żołnierz, jeżeli jest taki odważny, sobie pójdzie po pomoc. Nie mam zamiaru z nim gdzie chodzić. Jesteś zwykłym łobuzem. Asni po prostu się uśmiecha, patrzy na niego jak na bachora. Asni patrzy na porucznik naszą, Alice, i jej on na pewno będą szukać. Ten dzień możemy tutaj przeczekać. Możemy w tym miejscu stworzyć wielkie ognisko. Coś, co się dymi. Coś, co się dymi, po prostu zrobić, żeby wiedzieli, że jesteśmy w tym miejscu. Plan jest taki. Trzeba znaleźć drwa. Jak najwięcej suchego drwa pada, więc będzie trudno to zrobić. Jeszcze możemy wykorzystać to obecne ognisko, żeby podsuszyć drwo, aby mieć czym palić następnej nocy. Jeśli następnego dnia nikt się już nie zatrzyma, będzie trzeba ruszyć. Tak to widzę, panowie. Słuchajcie, myśmy przeszli ledwo 1,5 kilometra od wraku. Jeżeli nigdzie po drodze, spróbujemy odpalić czujnik, jeżeli nigdzie po drodze nie wykryjemy żadnego ruchu, to przybliżemy się do wraku. Przynajmniej będziemy mieli i racę, i ewentualne paliwo do rozpalenia. Może tam się uda jeszcze znaleźć jakieś leki dla nas. To jest tylko 1,5 kilometra i ja bym jednak... Tym bardziej, że jest to tak czy inaczej mniej więcej w stronę kolonii. Czyli no, to jest... Czyli wrak, tak to miałem zamiar odwiedzić jeszcze dziś. Dobrze powiedziałeś. Chodźmy tam. Ktoś musi zostać za lis. 1,5 kilometra ją zaniesiemy. Daj spokój. Tyle to ja dam radę przejść. Dobra, no to bierzemy Alice i idziemy do statku. Słuchaj, tylko zróbmy nosze po prostu z dwóch. Znajdźmy po prostu dwa drągi. Kurtkę przełożymy przez nie. Dwie kurtki i noże. Przede wszystkim wyjdź Asi, zobacz ten z tym czujnikiem ruchu, spróbuj go odpalić i zobacz, czy nic się nie czaił. Nie będziemy nawet wyłazić, jeżeli coś tam czyha w krzakach. To teraz stąd możemy odpalić. Nie, bez sensu z jaskini. Będzie dużo lepszy zasięg, jak wyjdziesz na zewnątrz. Na polankę tylko. Aha, no w tym, to tak teraz myślę, że ma to sens. Więc po prostu wychodzę tak, żeby po prostu załapało po prostu ten obszar przed jaskinią, tak? Słuchaj, Astin. Jedno zwierzę, które jest całkiem niedaleko, jakieś 40-50 metrów bardziej na wschód, czyli w stronę, w którą nie idziecie, którą nie macie planu iść. Rzuć też na spostrzegawczość. Okej. Okay. Rzuciłeś na spostrzegawczość coś 2/6, tak? Z tamtej strony, gdzie wyłapałeś ten punkt, słyszysz, jak coś brnie pomału w waszą stronę, ale szeleści, nie ukrywa się specjalnie. Słuchacie łamanie jakichś liści. To słychać jakieś duże zwierzę, które raczej kot by szedł inaczej. Raczej byś go nie słyszał. No to Astin w tym momencie, on powinien się przeczaić. Nie wiem, czy jestem w stanie w tym miejscu gdzieś po prostu tak usiąść, żeby zmniejszyć swoją ogólnie widzialność swojej osoby. Ale po prostu chcę wypatrywać, bo to jednak jest 50 metrów. On w pewnym momencie musi wyjść na ścieżkę. Dość blisko, tak? Ale też chcę mieć tak, żeby w takim momencie, żebym mógł od razu się schować. Punkt się zatrzymał. Zniknął. W pewnym momencie usłyszałeś takie... Nie wygląda to na kota, na dźwięk kota. I znowu jakieś przemielanie, jakieś stąpanie w miejscu. Co właśnie wraca? I mówi do Vigo. Jakieś zwierzę dość duże. Na szczęście nie nasza pantera, bo zachowuje się jak jakiś dziki, bo tam no jest 40 do 50 metrów od nas. Jeżeli to roślinożerca, to go prawdopodobnie wypłoszymy.
chyba nie ma co czekać. Więc jakąś godzinę, dwie możemy... Znaczy ja bym wbrał tą ostrożność, bo to jednak może być dzikie zwierzę. Czy no jak się nie skrada, to raczej nie jest to drapieżnik. Racja. Po prostu chodźmy. Dobra, to... Czyli widzę, że mamy zrobioną tą kładkę. Czyli pytanie, zrobiliśmy już ją, czy jeszcze mieliśmy zamiar ją zrobić? Chłopie, noszę na dwa sukcesy. Dobrze, to wy weźcie tą kobietę, a ja pójdę przodem i będę sprawdzał, czy jest bezpiecznie, ale będę potrzebował do tego maczety. No, gdzieś po zapasy, no, żebyśmy byli mniej obciążeni. Potrzebuję maczety. No, dostajesz maczetę, to nie jest problem. Biorę. I ja będę chciał iść, wiesz, tak bardzo ostrożnie przez tą głuszę, rozglądając się, wiesz, sprawdzając, czy nie ma jakichś śladów, i mówię, że żeby szli cały czas tym samym kursem, natomiast jeżeli będzie coś nie tak, to będę gwizdał. Timothy, rzut na spostrzegawczość na plus 2, jeżeli idziesz bardzo ostrożnie. Są dwa sukcesy. Świetnie, każdy niech rzuci. Nie, bo ja mam taką zdolność, że może mi z automatu wyjść ten rzut. To ja poproszę, użyję, przełom. Widzisz, że Timothy się rozgląda i w pewnym momencie kształt drzewa po waszej lewej stronie coś ci nie pasuje. Jakby pień idzie bardzo, bardzo równo i nagle masz takie zamydlenie zielonej rośliny, takie punktowe, niepasujące. Timothy? Wiesz co? To jest zakamuflowane zwierzę. Nie jesteś w stanie dokładnie powiedzieć, jak wygląda, bo kamuflaż jest tak doskonały, że tylko zniekształca powierzchnię miejsca, w którym leży. Duże zwierzę, na twoje oko ważące 300-400 kilo. Leży przykucnięte. Daleko to jest? 15 metrów. Timothy, stój. Stoję. W tej chwili. Zacznij się pomalutku cofać w naszą stronę. Ja staję, mówię, słuchaj, przed nami ten pień na godzinie 11. 1,5 metra nad ziemią. Widzisz to? Mhm. Astin, widzisz to? Tam coś się znajduje. Coś, co się zakamuflowało i w tej chwili do was pomalutku idzie. Wracamy do jaskini. No, pomalutku. Wy się cofacie, cofacie. Jesteście w jaskini z powrotem. Wuju, wracaj do jaskini. Uf. O Jezus Maria. W życiu bym tego nie zauważył. Jakby mi tak lekko, kurde, akuratnie w tym momencie słońce nie zaświeciło. Dokładnie mu, kurde, chyba w ślepie. W życiu bym tego nie zauważył. Masz wzrok jak android. No. Z dużo czasu spędzone przed ekranem. Nie no, słuchajcie, co robimy? To nie wyglądało najlepiej. Widzieliście, jakie to było wielkie? Może nasz pan pilot wystawi pistolet przez jaskinię i strzeli do nich. No właśnie, co to jest ten kakarot? Kakador. A co, ja botanikiem jestem? Byłeś tu kiedyś, nie? Nie słyszałeś nigdy, co to jest? Byłem tutaj, ale bardziej się ścigałem na terenach tutaj. Jakby pan wystawił głowę i strzelił do niego, to byśmy zobaczyli, nie? Tak, to jedynie wystawił głowę i wystrzelił, to bym już mojej głowy następnym razem nie wystawił. No nie no, słuchaj, twoja broń to jest nasza jedyna szansa na przeżycie, tylko pytanie, ile będziesz miał strzałów, zanim to coś cię dopadnie? Ile strzałów trzeba w to wpakować? Mam dwa magazynki, myślę, że... To... Na pewno, jeśli to jest tak wielkie, to... nie wystarczy. Tutaj trzeba było bić ciężkiej broni. To jest drapieżnik, to jest łowca. Dlatego się kamufluje. I my w tym momencie jesteśmy na jego terenie. Jedyną naszą szansą jest to, żeby zamiast polować na nas, zapolował na tego roślinożercę. Odpalcie na chwilę ten sprzęt z ruchem. Mam pewien pomysł. Bo jeżeli by tak było, jeżeli tam by się znajdował te 50 metrów od nas, to jako przynętę byśmy posmarowali ten samochodzik krwią i puścili go w tamtym kierunku.
Być może w ten sposób albo odwróciłoby to uwagę tego Kakarota, Kakadora. To rękę by pan sobie naciął maczetą i posparowalibyśmy samochód i wtedy byśmy ten... Wydaje mi się, że ten stwór jest jednak troszeczkę zmyślniejszy niż te kotki, o których myślisz. I wydaje mi się, że on po prostu dla niego jesteśmy dużo łatwiejszą ofiarą, tym bardziej, że niesiemy po prostu tak naprawdę jeden w cudzysłowie strzęp mięsa. To może, panowie. Mamy jeszcze jedną drogę wyjścia. I wskazuje na to czołganie. Trzeba zbadać tę jaskinię, trzeba przejść. Może będzie wyjście po drugiej stronie. Wtedy go na pewno zgubimy. No to jak się przyczołgasz z nóżami przez taką jaskinię? Ja tam nie wejdę. Patrz na mnie. Możemy wyciągnąć postać. Tak patrz na niego, on się nie zmieści? Ciężko powiedzieć. Nie eksplorowaliście tej jaskini. Nie eksplorowaliście tutaj tą dziurą? Może się przeczołga. Timothy. Co? Chodź ze mną, idziemy spadać tę jaskinię. Nie ufa ci człowieku. Zgroziłeś mi bronią. Nigdzie z tobą nie idę. Bez wuja się nie ruszę stąd nawet. Co, pójdę z tobą, ty... Co, zepchniesz mnie? Nie wiadomo, co mi możesz tam zrobić. Ja ci nie ufam. Wybrałeś kurtkę, jesteś niemiły, celowałeś do mnie z bronią. I jeszcze w ogóle posądzasz mnie nie wiadomo o co. Jestem niemiły, ponieważ zachowujesz się jak rozbrzydzone dziecko. Jestem dzieckiem, okej? Okay? Bo jestem dzieckiem. Powinni ci dawno jaja obrosnąć i powinni zachować się jak mężczyzna, a nie jak pizda chodząca po tej ziemi. Dobrze, mogę być pizdą, ale wolę być żywą pizdą niż... trupem. Ja nigdzie nie będę się czołgał po żadnych, jest mi zimno, jestem chory i nie mam zamiaru. Tutaj jest jakiś Kakarot, Kakadur i co? Masz pistolet? Zabij tego. Pokaż, że ci jaja obrosły, no. Idź go zabij, no. Masz pistolet, no. Pokaż, kurde, jaki jesteś kozak. No śmiało, pokaż się, zaprezentuj. As. Wielki as przestworzy, kurczę, a wielki, jakiegoś małego kota się boisz, żeby mu strzec. Co? Pokaż, że jesteś kozek. Weź na górę, strzel do niego z wysokości. Ja tak tylko patrzę i tak potrząsam głową i kurwa po prostu zachwytu nad skomplikowaniem po prostu tego programu, który ktoś napisał, jest to, żeby odgrywał takie daleko idące w ogóle społeczne relacje. Mówię, że zapisuję to sobie gdzieś. No śmiało, no idź, pokaż, że jesteś takim wojskowym. Ja nie mam zamiaru się nigdzie czołgać. Chcesz? Możemy równie dobrze zostawić tą twoją koleżankę i dobiec szybko do statku i spróbować, nie wiem, albo po prostu do tej stacji pobiec 10 km. To dobrze, to może jak jesteś taki odważny, to wy dwójkę weźcie, pobinicie tam, ja z nią zostanę. Ale po co mamy? Zostawmy ją, niech ją zje i tyle. Nie, nie zostawiamy nikogo. A może ty zostaniesz i niech ciebie zje, a może ty pobiegniesz? Ty jesteś wielkim asem wojskowym, co? Nie jestem asem wojskowym. No, ale żeby celować do dziecka, to miałeś jaja. Tak, bo mnie denerwujesz, a ty masz się uspokoić. A kot się nie denerwuje? Tak, kot mnie denerwuje. Tylko wiem, że ten kot, jeśli zobaczy broń wyciągnięta w swoją stronę, to na mnie skoczy, a ty, jak zobaczysz broń, to się powinien się uspokoić. No, najłatwiej jest celować do dzieci i potem pakować ich wszystkich do kopalni, żeby pracowały na rzecz korporacji. Tak, bo jesteście tępym mięsem. To chciałeś usłyszeć? To jest twój stosunek do drugiego człowieka w bydlaku. Nigdzie z nim nie idę, wuj. Tak, to jest mój stosunek do drugiego człowieka, kiedy próbuję ratować kobietę. Nigdzie z nim, wujku, nie idę, nie mam zamiaru iść z tym człowiekiem. Pójdę sam. Idź sam. Patrzę na Vigo. Idziesz ze mną, czy... tak jak dziecko się obruszysz na wszystko, na cały świat? No co ty, nie zostawię dzieciaka. Poza tym, co ty, chłopie, mam klaustrofobię. Nie wiem, może poczekajmy, może ten kot się znudzi. Okej, no to Astin w tym momencie, widząc, że oni odmawiają, on idzie dalej. On po prostu bierze latarkę, bierze pistolet. A jeśli ona jeśli ona nie przeżyje do momentu, w którym ja powrócę, to wy też nie przeżyjecie. I Astin po prostu zaczyna się czołgać. Dobrze, czołgasz się. Astin chce przejść po prostu... On chce po prostu się przeczołgać i wejść do tego miejsca, w którym się ta przestrzeń rozszerza. On nie idzie dalej, nie idzie głębiej, więc on na razie chce po prostu zobaczyć tą przestrzeń, co mu się otwiera przed oczami. Przecisnąłeś się.
Rysuje ci się przed oczami dalszy ciąg, tutaj możesz się spokojnie wyprostować. Jaskinia ciągnie się jakieś 15-20 metrów i tyle sięga latarka. Ona gdzieś prowadzi w głąb, bardziej jakby ta sala się zniża, nieregularne kształty. Widzisz tutaj trochę luźnego materiału. Dobra, więc idź i kontynuuj podróż dalej, Jaskin. Idziesz kolejne metry, tutaj ta komnata po 20 metrach. Zamienia się taki korytarz, byś powiedział, szyty na akurat dorosłego mężczyznę, że może iść swobodnie, ale jak już wyciągniesz ręce, to dotykasz sufitu. Nieraz musisz się lekko schylić. To trwa jakieś 25 kolejnych metrów. Jesteś już około 60 metrów od obozowiska. 60 metrów od obozowiska. Pytanie jeszcze jest to, czy jak szedłem, to szedłem bardziej o równi pochyłej w dół, czy pod górkę szedłem? Szedłeś lekko pod górkę czasami, lekko się wspinając. Jak idę pod górkę, to może jeszcze jest nadzieja, że będzie ci po prostu szczelina, po prostu, żeby wyjść w dżungli, bo też takie coś się takiego zdarza, więc myślę, że jeszcze idzie, dopóki nie jest niebezpieczne. Tutaj zawraca bardziej jakby na północ ta szczelina i teraz już jest perfidnie mocno do góry ciągnie. I tutaj masz jakby pęknięcie w podłożu, więc zaczyna się robić niebezpiecznie, a ty musisz się znowu przeczołgać. Okej, pęknięcie w podłożu, w którym mogę wpaść, tak? Tak. I teraz pytanie, czy chcesz to robić? Będę przychodził. Co jest sprawność? Tak, to jest na zero. Mam jeden sukces. Świetnie. Przeczołgujesz się sprawnie, omijając tą rozpadlinę i na końcu dostrzegasz jasne światło. Światło, które wydaje się być blaskiem słonecznego dnia. Wychodzisz z drugiej strony. Wychodzisz z drugiej strony na twój szacunek jakieś 150-180 metrów dalej. Ale wychodzę na powierzchnię. Tak. Przeciskanie się przez jaskinię dla grotołaza to tutaj jest pecha. Ale widziałeś pana Vigo. Więc tutaj jest ogromna poprawka na niego. Gdzieniegdzie trzeba się przecisnąć. Gdzieniegdzie trzeba przy tej takiej szczelinie. Ona nie wygląda super niebezpiecznie, ale wygląda na to, że może się tam obsypać, bo to wygląda jakby na dole była jakaś dodatkowa sala. Okej, okay, dobra. To jak Astin to widzi, wychodzi. On się cieszy, że znalazł wyjście. W tym momencie tak patrzy. Teraz to jest na jakim kierunku to wyjście było? Na północ. Czyli to nas nie satysfakcjonuje aż tak bardzo, bo mieliśmy iść na zachód, w tamtym kierunku odbijać. A co wy robicie w tym czasie, jak nasz grotołaz eksploruje jaskinię? Rozmawiacie o czymś? Timmy, no jest jeszcze szansa, że ona ma ten, że ona krwawi, jako kobieta. Nie, przecież zasklepiliśmy ranę. Nie, chodzi mi o krwawienie miesięczne, wiesz, menstruacja, takie rzeczy. Weź to sprawdź, na tobie to nie zrobi wrażenia. No dobra, no to ja, wiesz, upewniam się, czy ona śpi przede wszystkim na początku. No i sprawdzam. Nie. Nie ma. Wyciągam rękę, pokazuję. Nie. Dobrze. Oczywiście, wiesz, zasmerfowuję wszystko, żeby nie było. No, prost. Nie no, słuchaj, no... Możemy ewentualnie zrobić inaczej. Czy mamy, kurde, jakiś... Nie no, nie mamy nic, czym można... Żadnych środków chemicznych, które można by zapach ewentualnie zamaskować. No może już po prostu, wiesz, znać nasz zapach jak... Mój instynkt przetrwania podpowiada mi, że jesteśmy łakomym kąskiem dla tej bestii z tego względu, że z jakiegoś powodu ona poluje na ludzi. Nie bez powodu wytłukiwali te bestie poprzednio, więc ona być może stanowi nawet zagrożenie dla całej kolonii i jest skrajnie niebezpieczna. Nie odpuszcza z tego względu, że niesiemy osobę ranną, która, no, mówiąc kolokwialnie, może być dla niej po prostu przystawką. Kolejną rzeczą, która może być, po której nas namierzyła, przynajmniej tak mi się wydaje, może być fakt, że nasz organizm w momencie silnego stresu wytwarza odpowiednie enzymy i feromony. I być może bestia, w związku z tym, że się kamufluje, oddała ryk bardzo głośny z tego względu, aby sprawdzić, czy opłaca jej się atakować ofiarę. Ponieważ jeżeli dana ofiara wytworzyłaby odpowiednią ilość hormonów,
to jest dla tej bestii oznaka, że jest od niej słabsza i może na nią zapolować. Dlatego nie atakuje tego wielkiego zwierza, które jest 50 metrów od nas. Jedynym logicznym wyjściem w tej sytuacji jest zostawienie tej kobiety jako przynęta. Natomiast znalezienie i przez nas znalezienie jakiejś innej drogi ucieczki. Bestia jest głodna, dlatego nie odpuszcza. Słuchaj, no jest jeszcze... Możemy zrobić tak, jak Astin na początku planował, czyli spróbować zaufać ludziom, którzy nas szukają. Może to nas będą szukać. Żeby nie popełniać pochopnych decyzji. Tym bardziej, jak słyszałeś, że ciężko będzie nam wytłumaczyć, że to nie my. Natomiast powiem ci tak, no w pewnym momencie po prostu rzucę te nosze i zacznę biec. No ale to już powiedzmy, że to już i tak niewiele pomoże. A może i tak. W jaskini z kierunku, w którym udał się Astin, nagle postrzegacie snop światła latarki. Macie świadomość, że Astin będzie tutaj za minutę? Czy ja mogę zatem uznać, że ja dla tej bestii jestem niewykrywalny? Tak, ty możesz uznać, że ona na pewno nie namierzyła ciebie. Znaczy, tak czy siak, wiesz, jeżeli byśmy szli, dla mnie jest prosta informacja. Z naszej czwórki, jeżeli idziemy, jestem ostatnią osobą, która zostanie zaatakowana. To jest tylko moje takie założenie. Na to wszystko wchodzi Astin. Ja cię tam się otrząsam. Panie Asie, wujek coś odkrył. Jest dobra wiadomość, panowie. Myślę, że to jest jeszcze lepsze niż jest wyjście. Ale jest jeden moment krytyczny, w którym będzie trzeba dość mocno uważać. I patrzę za Savigo. Powiedz mi lepiej, jak daleko między jesteśmy w stanie wyjść. No 150 metrów, to jest... No to nawet nie mów dalej, bo to jest bez sensu. To nie jest bez sensu, tylko ja może wam nie mówiłem. Tutaj jak wchodzimy na tą skałkę do góry, to jest 5 metrów w górę, mamy około... wyjdzieć nam to, że musi w ogóle przebyć ten kawałek do góry. Słuchaj, on nas pogonił, on nas znalazł z paru kilometrów, jak ci się wydaje, że on w 150 metrach nas nie znajdzie, które wyjdziemy tam dalej. Śmierdzimy dla niego, stary, jak nie powiem co. A jeżeli ja tam mam szansę utknąć, to ja ci bardzo podziękuję. Nie chciałbyś, żebym ja tam zaczął się nagle... Mówię otwarcie, mam klaustrofobię. To dziwne, że jeszcze w tym klaustrofobicznym pomieszczeniu nie zwariowałeś. Nie no, wiesz, pomieszczenie serwerowe to jest zupełnie co innego. Natomiast jeżeli mam zamiar się gdzieś zaklinować, to ja podziękuję. Słuchaj, jedyna szansa to jest, że wyjdziemy i zastrzelimy tego kota. Możemy zrobić jeszcze jeden motyw. Możemy na wejście do jaskini wystawić twoją koleżankę, żeby go zwabić. I wtedy strzelisz mu prosto w łeb. Nie. Jeśli miała być przynęta, to ja mogę zostać przynętą, ale... Ale tylko ty umiesz strzelać. Tak patrzę na młodego. Widzę, jak ty się poruszasz po dżungli. Czy jesteś w stanie przygotować jakieś pułapki proste? Obawiam się, że jest to niemożliwe. Z tego względu, że z tego, co widzieliśmy, bestia znajduje się 15 metrów od wejścia do jaskini. No, generalnie, jeżeli nie mamy czegoś w tej jaskini, to tego nie mamy. No, ale możemy wyjść tamtędy. Myślę, że tutaj stamtąd możemy zbierać rzeczy. Możemy tam nazbierać jakieś drwa i przygotować jakieś rzeczy. Mamy wyjście drugie. Jeśli ona będzie chciała rotować między tymi dwoma skrajami, musi przejść dość dużą odległość, którą mi się wydaje, że ona musi w ogóle wyczaić, że to jest tamtędy wyszedł. Więc jest szansa na tam pozbierać rzeczy i nazbierać rzeczy na następną noc. Najlepiej by było czym się oznaczyć, ale nie mamy też nic takiego. Ale panowie, kiedy przecież wchodziłem, żona, byłem samemu, mogła mnie na mnie zapolować. Słuchaj, no z tobą, że tak powiem, z dorosłym, w jej oczach, z dorosłym samcem, który ma jeszcze broń w ręku, no dlaczego ma ryzykować? Wiesz doskonale, kogo ona chce dostać. Nie możemy jej do tego dopuścić. Ja rozumiem, ale można jej użyć jako przynęty, żeby utłuc to coś.
Słuchaj, ty jako jedyny masz broń. To jest jedyne w ogóle, możesz sobie darować jakieś pułapki, patyczki, sryczki i tak dalej. Jedyne co załatwi to bydle. To waży około 300-400 kilo. Tylko Nabu jest w stanie to położyć i to wsadzony prosto w jej grubą czaszkę. I nie wiem, czy jeden wystarczy. Ty jako jedyny jesteś w stanie to dokonać. Okej, mam ją strzelić, ale... To jest zbyt duże ryzyko. Po prostu wyjdź i spróbuj. To Astin... To Astin w tym momencie co robi? Astin w tym momencie wychodzi na tego, na skraj naszej jaskini i próbuje ją wypatrzeć. Proszę bardzo, rzucaj. Mam jeden sukces. Świetnie. To jest przeciwstawne. Nie mogę jej wypatrzeć. Musiała zmienić miejsce. To co robimy? No mówię ci, że moglibyśmy spróbować ją zwabić. Nie chcę poświęcać kobiety, bo to... Ale to nie, no. Kto mówi o poświęcaniu? Chodzi tylko o to, że... Słuchaj, ten kot nie wygląda na durnia. Chowa się, bo wie, że będziemy do niego strzelać. Jeżeli wystawimy mu dziewczynę na chwilę, to może nie będzie na tyle mądry, żeby się skapnąć, że to pułapka. Dziewczynę wciągniemy raz, dwa, my z Timim, a ty po prostu strzelisz temu czemuś prosto między oczy w momencie, kiedy to się tylko pojawi. Rozumiesz? Żeby pomyślało sobie... Żeby Kicia sobie pomyślała, że mu po prostu wystawiamy paszę. Ja tak to widzę, że ty chcesz to zrobić... Wystawić ją, tą kobietę przy wejściu naszym, tak? Dosłownie metr od wejścia, a ty się schowasz w wejściu, ja tam też będę stał. Przede wszystkim będziemy stali z liną i tak dalej, żeby ją szybko wciągnąć. A ty po prostu w momencie, jak to coś się pojawi, będziesz pruł do tego, ile wlezie. Masz cały magazynek. Jest szansa, że da nam spokój. Co masz na myśli? Może jak dostanie przynętę, będziemy mieli dość czasu, żeby po prostu uciec. Nie wiadomo. Tego nie wiemy. Panowie, problem z tym, że... No, tą bronią nie przycisnę ogniem. Ona nie służy tego, żeby przycisnąć ogniem kogoś. Więc... Nie jestem w stanie... Jestem bardziej oddać w stanie strzały precyzyjne z tej broni, niż znaleźć salwą. No nie no, precyzyjne czy nie, po prostu wystarczy, że wpakujesz co parę kulek, już bez przesady, to... No wiem, że nie jest to giwera, jaki byśmy sobie życzyli, ale no kurde, chyba zwykłego kotka jesteś w stanie z pistoletu zastrzelić, nie? Strzelałeś do ludzi kiedyś? Zdarzało się, ale... Co to Astin, tak jak dyskutujemy, to Astin teraz sprawdzić, jak ona się czuje, jaki stan pada, czy nie ma gorączki, tak jak, bo Astin coś czuje, że go bierze, więc pewnie musi gorączka zaczyna powoli temperatura ciała rosnąć, więc pada, czy ona też nie ma gorączki, co ją psu. Ma gorączkę. Ale u niej to może być też kwestia zakażenia, nie? Tak patrzę. Stan się jej pogarsza. No lepiej nie będzie, póki ona nie dostanie leków. Też nie wiadomo, co jej się z głową stało. Słuchaj, przede wszystkim zobaczmy, że to coś się przemieszcza. Ja wyjdę jeszcze do tego, do wyjścia i odpalam ten wykrywacz ruchu. Nie ma ruchu, jak myślałem. Te zapasy żywności, które mamy, to raczej nie przypominają mięsa, co? Batonik proteinowy. Słuchaj, Astin, wystawiamy pannę na zewnątrz, a ty po prostu strzelasz, bo inaczej to po prostu tutaj zdechniemy z głodu, jak będziemy tak czekać. To jest jedyna szansa, żeby ją stąd zabrać w jednym kawałku. W przeciwnym razie my z Timim jutro zabieramy się. To nie jest jedyna szansa. Mamy tutaj wyjście po tej stronie. Możecie teraz pójść we dwójkę. Starać się wyjść tamtędy i pójść do statku, sprawdzić, czy nie ma flar. Mamy jeszcze czas, mamy jeszcze jeden dzień. Sami mówiliśmy jeszcze, że możemy pójść po te flary. Mamy wyjście, więc mogę ja pójść z młodym. Słuchajcie, no jak dla mnie to faktycznie możemy spróbować przycisnąć się tą jaskinią, chociaż ja nie odpowiadam za siebie. Na pewno nie będę w stanie jej nieść ze sobą, więc jeżeli jakiś macie inny sposób, to mogę potem ją ponieść. Albo robimy tak, jak mówiłem, czyli wystawiamy pannę, a ty aż strzelasz do Kici. To ja jeszcze dużo tak, możemy wraz z Timothy, jak się w końcu, pójść do obozu. Głosujmy. Zobaczyć do statku, czy jesteśmy w stanie coś jeszcze z niego wyciągnąć. Może to zagłosujemy za chwilę.
To ja wolę pójść sam do statku. Okej, ja jestem za. Znaczy, jeżeli zrobimy małą dywersję z tej strony, to Timothy faktycznie mógłbyś się przekraść przez tą jaskinię. To mogę oddać parę strzałów? Ja oddam parę strzałów, Timothy, ty uciekaj, ty przejdź tą jaskinią. Uważaj tam, ja w tym momencie opisuję ten element, gdzie powinien uważać. I próbuję po prostu jakoś wpłynąć na tego, na jego trudność, jego testu, żeby on wiedział, na co ma uważać. Więc musi uważać, żeby tam nie wpaść, bo to zaklinowanie może spowodować, że albo wpadnie mu noga, ręka. I w tym momencie Astin, okej, to ja zrobię tak, że tutaj stanę i po prostu oddam parę strzałów w las. Ale po prostu chodzi o to, że po prostu będę starał się jakby udawać, że będę wychodził z tej strony. Żeby on miał możliwość wyjścia. Czy zgadzacie się panowie na taki plan? Patrzę Astin po was. No, on ma największe... Timmy ma największe szanse przynieść nam coś z tego. Timmy, słuchaj. Każda dodatkowa broń będzie dobrym pomysłem. Jakiekolwiek leki, które pozwolą nam zwalczyć przeziębienie. Po prostu znać wszystko, co ten. Może rakietnica, jakbyś znalazł. No ciężko powiedzieć. Postaraj się po prostu wrócić tutaj w jednym kawałku. Dobrze, wujku. My spróbujemy odciągnąć kicie. Dobra, generalnie sytuacja z mojej strony wygląda w taki sposób, że ja będę chciał się tam po prostu zakraść. Po cichu, bez zwracania na siebie uwagi, mimo tego, że zdaję sobie sprawę z tego, że ja na przykład nie jestem skąskiem dla tej bestii. Dobrze. Timothy, znikasz w czeluściach jaskini. A co wy chcecie zrobić w czasie, kiedy Timmy ruszył do wraku transportowca? To Astin po prostu wyszedł i zaczął strzelać i wystrzeliłem tak 10 naboi. Zwyczajnie rzucisz, ale to tylko na strzelanie, ale to tylko ze względu na to, czy wypadnie ci stres. Okej, okay, nie ma jedynki. Więc wystrzeliłem tyle chciałem, zrobiłem szum, więc szybko się schowałem. I też jak wystrzeliłem, to chcę zobaczyć, czy nie było jakiegoś ruchu. Więc huknął strzał, po prostu drzew poderwał się ptaki. Huk poniósł się daleko po dżungli. Ale twój sprytny plan zdaje się, że nie wypalił, ponieważ nie widzisz ruchu, na który wyczekiwałeś. Drapieżnik nie ruszył do ucieczki. Być może kot ruszył za Timothym i już go tutaj nie ma. Ale ty nie jesteś w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Timmy, chcesz dotrzeć do wraku? Mhm. Nie ma problemu. Rzut na przetrwanie. Raz, dwa, trzy, cztery sukcesy. Jak nie widział cię już ten pilot, to po prostu ruszyłeś jak maszyna przez dżunglę i wiedziałeś dokładnie, gdzie się kierować. Zapamiętałeś twoja pamięć wbudowana dokładnie, zapamiętała mijane drzewa, trącone liście, wszystko to wyśledziłeś. Jak szliście tutaj półtora godziny, to tam jesteś po 25 minutach. No dobra, no to ja bym chciał, wiesz, przeszukać wrak, znaleźć wszystkie takie najpotrzebniejsze rzeczy, żeby je wziąć. Z której strony chcesz do wraku wejść? Od ogona? To jest dla mnie istotne. Czy chcesz w ogóle popatrzeć na nabrzeże? Czy ktoś tutaj był? O to mi chodzi. Dobra, wiesz co? Ja bym chciał sobie sprawdzić ostrzegawczość. Czy na przykład ktoś mnie obserwuje, albo czy coś mi się, nie wiem, rzuca takiego niepokojącego w oczy. Dobrze, rzucaj. Nie weszło. Śmierdzi tutaj padliną. W czasie, kiedy płonął ten statek, to tego nie zauważyłeś. Gnije w tym bajorze, gdzieś niedaleko, dość duże zwierzę wielkości dużego psa. Z krótkimi łapami, takimi łapami kopacza, czyli dość długie pazury, krótkie łapy, dość silne, no i reszta jest pod wodą. Wokół tego kręcą się jakieś mięsożerne rybki. Jasne, powiedz mi taką jedną rzecz. One się kręcą od strony dzioba, czy od strony ładownej, że tak powiem? Padlina jest od strony ogona. A od tej strony właśnie przyszedłeś. To jest najkrótsza droga. Okej, okay, więc tutaj mi coś nie pasuje, że wiesz, jakaś podlina sobie leży. Więc jak na moje to jest jakaś przynęta. To bym chciał przejść dookoła i zobaczyć, czy od strony dziowa statku wszystko jest w porządku. Czy nie widzę żadnego drapieżnika. Wyciągam maczetę. Idę od strony dzioba. I tylko jak dojdę do dzioba, to chcę się wdrapać na statek. I żeby, wiesz, przejść po prostu górą i spuścić się do ładowni, do miejsca, gdzie jest ten. Rzuć na przetrwanie. Jest sukces. Świetnie. Słuchaj, już wiesz, dlaczego to zwierzę tam leży. Nie przez rybki.
Mieliście kupę szczęścia wcześniej, wybierając drogę, którą wybraliście. Natomiast teraz, zanurzając cię, czujesz, jak oplątują cię rośliny. Ty sobie z tego nic nie robisz, ale one mają jakieś haczyki. One się plączą wokół ciebie i dodatkowo te haczyki wbijają w twoją skórę. Więc jak się zanurzasz i w pewnym momencie te haczyki cię oplątują całego, no to wiesz już, że po prostu te haczyki są w stanie przytrzymać kogoś pod wodą i udusić go. Tnę to. Sobie tniesz na luzie, nie musisz oddychać w ogóle pod wodą, ale analizując to, to jest ekosystem, gdzie te rybki są padlinożercami i chronią się nawzajem. To jest właśnie tego rodzaju zależność. Ty nie masz problemu, oplątały cię, jesteś silny i nie potrzebujesz przede wszystkim oddychać, ani nie panikujesz w wodzie. Natomiast dla człowieka, dla takiego zwierzęcia jak ten ala pies, który tam z drugiej strony gnije, jest to śmiertelna pułapka. Bo mimo, że tniesz je maczetą, to idzie ci całkiem ciężko. Te rośliny się poddają w wodzie, ale się poddają. Ty w pewnym momencie wycinasz sobie przez nie drogę, skakujesz na ten zanurzony kadłub, wdrapujesz się. Jak te haczyki mnie łapały, czy to są jakieś, wiesz, takie widoczne rany, nie? Tak, na skórze zostanie ci kilka ran. Natomiast, no mówię, ty się nie wyrywałeś, nie szarpałeś, ty sobie byłeś w stanie odhaczyć je. Więc zostają ci tylko takie kropki, nacięcia. Dobra, więc wiesz co, dobra, wchodzę do luku, rozglądam się. To bardzo proszę, spostrzegawczość. Dwa sukcesy. Słuchaj, dwie latarki, lornetka, narzędzie diagnostyczne Gnos, naprolew i bezsen, butelka wody, batoniki dwa, lina, spadochrony, krótkofalówka wojskowa, dwie sztuki, raca sygnalizacyjna, jedna. I pytanie, co chcesz z tych rzeczy wziąć? No dobra, no to słuchaj, biorę cały mandżur i wracam. Bierzesz cały mandżur i jesteś w drugą stronę. Przeczołgałeś się. Znaczy, wiesz co, jeszcze ci powiem taką jedną rzecz, żebym nie wrócił za szybko. Znaczy, ja chcę wrócić, wiesz, tą samą drogą, którą przyszedłem. Natomiast jak ja podejdę pod tą jaskinię, wiesz, tam sobie wejdę do środka, to zanim ja odpalę latarkę, to ja chcę odczekać, wiesz, odpowiednią ilość czasu, żeby było to wiarygodne. Przeciąguję się, wracam. I tak kończy się kolejna część tej opowieści. Jeśli jesteście ciekawi, jak potoczą się dalej losy naszych bohaterów, zapraszam do obejrzenia kolejnej części, która jest za tydzień. Z góry też dziękuję za komentarze i łapki w dół lub w górę, w zależności od tego, jak ten film odebraliście. Będzie mi bardzo miło i na pewno zmotywuje mnie to do dalszej pracy nad tą serią. Do zobaczenia w kolejnej odsłonie.